chcesz postrzelić albo coś? Nie. A ja! Nie zróbcie tego. Pistolet wyciągnij. O, i teraz. Dzień dobry, moi drodzy, czołem, czołem. Dzisiaj przed nami wielka i bardzo ważna dla mnie rocznica, ponieważ przed wami specjalny 10. odcinek Babskich Taktyk. Specjalny, bo 10., bo jubileuszowy i przede wszystkim dzisiaj chciałem wam pokazać główne bohaterki, bo to dzięki dziewczynom tak naprawdę ta seria jest, to one ją tworzą. Dlatego, moi drodzy, wielka prośba, mam nadzieję, że zostawicie pod tym materiałem łapkę w górę, że podziękujecie dziewczynom w komentarzach za ich wkład w całą tą serię. No i tu rotation, guys, girls, guys. Nie, Karolina, pistoletem nie zrobisz. A dzisiejszy materiał jest czymś w rodzaju best of, zresztą zaraz zobaczycie. Czy wiedzieliście, że Impi poza byciem streamerką na Twitchu, gdy była mała, brała swojej grubej koleżance plecak w gimbazie i uciekała z nim przez cały korytarz, bo chciała, żeby koleżanka się troszkę poruszała i schudła? No wątpię, a czy zdawaliście sobie sprawę, że ta sama Impi rysowała na religii siusiaki na zamykanej tablicy i gdy ksiądz otwierał tą tablicę, żeby wpisać temat, no to był tam wielki falus i nikt nigdy nie zorientował się, że to właśnie nasza Impałka te siusiaki rysowała? Impała tam. Gdybyś nie strolował. Nie strolowałem, o co ci chodzi? Ale rozmawiałem to okno. No i co się stało? Zginęłaś z tego okna? Tak. Nie, nie zginęłaś z tego okna. O mój Boże. Zginęłaś na dole. Dobra, na... nieważne, co ja się będę kłócić z Goldem. No i se... O, i ostatniczka przyjechała. Jak mnie zdenerwowałaś znowu. Ja ci zaraz przywalę, bo mnie już też denerwujesz. Kurde, wszystko przez ciebie, nie ty. Ale co przeze mnie? To no daje się tam Mirę. Maria, ale ty mnie irytujesz już. Aha. A dlatego, że po 20 biją. Jezu, czemu? Po 40 biją. Czemu ty mnie? Kolejna z uczestniczek, Ferina, która często lubi sobie przeklnąć, co prawda nie streamuje, ale nie umie pływać i ma 10 kotów. Rejko, która również streamuje na Twitchu, jako studentka wjechała na rowerze na przełęcz karkonoską, najcięższy podjazd w Polsce pod górę. I Rejko też uwielbia oglądać seriale na Netflixie oraz ma mini hodowlę chomików dżanguarskich. Że należy się pobawić tak, że na przykład jestem VIP-em, a wy jesteście moimi tutaj... Nie. Co? Jedziemy po nim jak po łysej suce dzisiaj cały czas, ale spoko, raz jeden coś chciał chłopak przebąknąć, że niby tak hehe, że ma humor dobry, że troszkę taki jest rozluźniony, a my jebie no po nim. Się zdziwił. Ale no cóż. Ines natomiast uwielbia czytać o seryjnych mordercach i oglądać też dokumenty właśnie o seryjnych mordercach. Nienawidzi mlaskania i jak skarpetki zjeżdżają z pięt w kozakach i trampkach. Tańczyła w zespole ludowym w podstawówce, a jak była w pięciolatkach, to musieli wyłączyć z programu leżak, bo Ines była tak długa, że jej stópki poza leżak wystawały. Jak była mała, to myślała, że stołeczne to to samo co społeczne, a od czekolady woli ziemniaki. W zasadzie od wszystkiego woli ziemniaki, ziemniaki rządzą. Miała bardzo dużo tazosów i zebrała cały poradnik młodego skauta, skaczora Donalda. Do tego jest lesioniarą. No? Wiesz, jak robi DJ na Śląsku? Jak robi DJ na Śląsku? No. Jak? Tychy, tychy. Ale to musi być taka profesjonalna dziura, nie taka byle jaka. Więc... Czym się charakteryzuje profesjonalna dziura od mniej profesjonalnej? Co najmniej 300 za godzinę. Złote strzały dzisiaj bez skitu. Nie mogę się powstrzymać, co story. Nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, ale Juniperka w podstawówce jeździła do szkoły na rowerze, z czym wiąże się kilka ciekawych historii, między innymi taka, że przejechała po szyi kaczce sąsiada i o dziwo ta kaczka wstała i poszła dalej. Do tego kiedyś nie zauważyła zaparkowanego na poboczu skutera listonosza i przejeżdżając obok tego skutera po prostu go przewróciła. A jaki mięsień jest najbardziej pociągający wśród mężczyzn? Mózg. No to co się śmieje? Co ty zrobiłaś?
Mam to robić? 2-1, no, dawaj. Dobra. No, kurde! No! O, ja cię pierdula. Ja patrzę, dwie tu. No ale w dupą wbiegasz przede mnie, flash się od ciebie odbija i pretensje do całego świata, nie? Patrz, jakie zboczuszki tutaj. Co się dzieje? Halo? Łażą w koło stołu i się śmieją. Chyba chodzi o ruchanie, ale przekonana. Dobra, idę. Biushi, ta, która miała bliski kontakt z Kaveirą pewnego razu... Jest Kaveira gdzieś, czy nie? To jest ten. Na dół chyba. Jest Kaveira! Jezus Maria! Jezus Maria! Również streamuje na Twitchu, a po ostatnim incydencie właśnie z Kaveirą panicznie boi się wejścia do garażu na banku. Do tego Biushi jest ze Śląska i taką też gwarą posługuje się w rodzinnym domu. Jerzek ze Śląska w chałupie godą po śląsku. Co ciekawe, Kawu od początku nienawidziła gier przez fakt, że jej przyjaciel był od nich uzależniony i próbując go z tego wyciągnąć, sama zaczęła grać. Do tego Kawu reprezentuje swoją uczelnię w rozgrywkach uczelnianych w Rainbow Six Siege i jest również ratownikiem wodnym. Do tego przez 8 lat była harcerką. Idę im zrobić kupę. Autentycznie. A, dzięki za zdjęcie, świetnie. Zurka. Pierdolę. Jest, Mira jest przede mną. Tańczysz, wyskoczysz. Ej, rzucij mi człowiek, powiedz tańcz. Ej, Mira, tu jest jeszcze jedna. Valkyria jest koło Miry. Ona może mieć tę czwórkę, nie? Oni mnie chcą zabić. Gin mała, gin, tańcz, Valkyria tańcz. Jest na... Jak go walnęła. Jaką masz kolorową kukawkę, koleżanko. Nice! Przez 9 odcinków Babskich Taktyk wzięło w nich udział 13 dziewczyn. Eliza, Szyszka, Najto, Azurka, Zuzu, Ines, Yushi, Kawu, Juniperka, Mystic, Impaj, Rejko oraz Ferina. Łącznie wszystkie filmy z dziewczynami zrobiły 310 488 wyświetleń. Pod filmami pozostawiliście 20 087 łapek w górę, a pierwsze Babskie Taktyki pojawiły się, uwaga, 12 listopada 2016 roku, tylko po to, żeby drugi odcinek pojawił się w marcu 2018 roku. Miau. Ja nie brzmię tak dobrze jak ty, jak to robię. Ty robisz miau, to jest, wiesz, fonetyczne hał, hał, łof, łof. A ty co robisz? Musisz się wczuć w to trochę, wiesz, tak jak kurczak, no udaj kurczaka. Kurczaka? Kurczaka. Jak robisz kurczak? Jakbyś udawał kurczaka? Ćwie. Wy tam na Śląsku macie jakieś zmutowane kurczaki, bez skitu, czarno-byli. No jak robi kurczak? Kurczak robi tak, kurczak robi tak. Wchodzi, wchodzi! Żartuję. Co za ten? To ja wezmę makumbę. Makumbę. Makumbę? Ty rasistko jedna. Ona ma taki nos jak ja trochę. No. Oj. Bo on mi się tak jakby steleportował przed twarz. That's what she said. Nie, nie, tylko nie to. Niech o się kurde. Nie zawsze obowiązkowym momentem grania kobiecego są śmieszne bloopers. A nie! O kurde. To tak się robi content na YouTube, jakby ktoś nie wiedział. Dobrze, grajmy. Ktoś jest, uwaga. Która najładniejsza? Wszystkie są na swój na sposób ładne. Na swój sposób. Zapobiegawczo. Dyplomatyczna odpowiedź. No ja jedę. Na górze pobiegła. Jezu Krzysiek, krąga tak piszczą. Ale ją zabiłam, wybacz. Wiem, nie szkodzi. Cię widzę. Jezus Maria. Boże, jaki troll. Jak się teraz zabawimy? Z tobą to chyba szybko.
Bardzo wam, moi drodzy, dziękujemy za obecność, za oglądanie tej serii. Drugi sezon nadciąga. Jeśli macie jakieś sugestie, jakbyśmy mogli urozmaicić same materiały poza montażem, co do którego już pewnie wiecie, będzie mała zmiana, dajcie nam znać w komentarzach. Pamiętajcie, Kromka i dziewczyny gadają, radzą, nigdy was nie zdradzą. A teraz to obejrzyjcie sobie jeszcze śmiesznych momentów z tych wszystkich 9 filmów, które już były. A jeśli chcecie obejrzeć od nowa wszystko, to w opisie macie odnośniki do każdego filmu z osobna. Co tam, echu? Co, że od razu, że jakiś problem? Że tak. Coś się nie podoba? Tak. Że co? No nie. Dawaj, nie krępuj się, nie w ogóle. No dawaj, jak zacząłeś, no sam nie, zacząłeś. Nie, nie o to chodzi. Napiłem się i mi wpadło. Nie w tę dziurkę. No. No, zawsze tak mówić. Przypadkowo. Żadna kobieta nie chce wziąć odpowiedzialności na siebie. Zawsze to mężczyzna musi. Za to dobra, w życiu... Dobra, nie, płacz, bo no naprawdę... to wy lepiej nosicie, no nie oszukujmy się. No właśnie. A rozumiem, dobra. Kobietę lekkich obyczajów. A co tam sobie mlaskasz? Smacznego kebaba. Co sobie je? Kebaba. Nie mam... Kromuś, kocie, zamruś. Mrrr. A jak miła łańcuchowa, trochę jak... Dobra, już się uspokój. Pierwszy. No to za chuj. Proszę nie ginąć. Kurwa, niech się chuj. Ale jestem pojebana. O kurde, ja mam defa. Gdzie jesteście? O shit! A zrób taki szybki pik do góry na dół. No. Nic nie. Napisałem u Impi na czacie, cytuję, siema chuje. No, jest taka szansa. Janek Polaczek 77 pozdrawia tego grubego chuja. Dzięki, Janek.